Witam serdecznie, moi kochani. Robimy czytanko na pełnię Księżyca w Skorpionie, która będzie miała miejsce 5 maja. Bardzo silna pełnia. Będzie jej towarzyszyć zaćmienie Księżyca w tym czasie, więc kochani, spodziewajcie się intensywnych emocji, ponieważ one będą mieszać się z mrokiem. Myślę, że tym razem maj przyniesie ze sobą pełnię kwiatowego księżyca, która będzie miała po prostu tutaj swój udział, jeśli chodzi o nasze życie uczuciowe, życie partnerskie, ponieważ będzie ona właśnie w znaku Skorpiona, co oznacza, że opanują nas intensywne emocje. Jest to, kochani, dobry czas, żeby zmierzyć się ze swoimi wewnętrznymi mrokami i narodzić się na nowo. Ta pełnia również nazywana jest pełnią kwiatowego księżyca, ponieważ rozpoczyna się tutaj właśnie maj, taki miesiąc, w którym mamy tą wiosnę, tak, więc też kwiaty kwitną. Dlatego ta pełnia zasłużyła na miano właśnie dzięki kwitnącym pąkom drzew i kwiatów. Pełnia kwiatowego księżyca, którą będziemy obserwować na początku maja, ma ciekawą historię, ponieważ zawdzięcza nazwę naturze miesiąca, w którym występuje. Charakteryzuje się ciepłem, rozkwitającymi roślinami i różnorodnością barw. W blasku pełni kwiatowego księżyca na wierzch mogą wyjść wszelkie mroczne tajemnice. Rozpoczynamy zmiany życiowe. I one muszą być, kochani, harmonijne z wiosenną naturą, dzięki czemu będą przebiegać prościej, a właściwie bezboleśnie. Ta pełnia też pozytywnie nastraja do życia, sprawia, że lepiej radzimy sobie z wyzwaniami, jakie los zrzuca na nasze barki. Wiąże się ona z występowaniem romantyzmu, ale i z intensywnymi emocjami, także tymi negatywnymi, więc na to też zwróćcie uwagę. Ja, kochani, jak zwykle podczas pełni wykonuję rytuały, oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse, obfitość do naszego życia. To są rytuały 3 w 1, także zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod filmem. Wykonuję także bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie proszę do działu Karty Społeczność na moim kanale, tam zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie to wszystko przeczytać, żeby dobrać odpowiedni kamień dla siebie. Zapraszam też do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę. No i zobaczmy, kochani, teraz po kolei. Tutaj każdy znak zodiaku, zaczynamy od baranów. Co dla baranów przyniesie pełnia kwiatowego księżyca w Skorpionie? No, kochani, cesarz, wisielec, król buław. Tutaj macie, kochani, bardzo ogniste energie. Koniec czekania, tutaj jest ruszenie na pełnej petardzie do przodu. Ja myślę, że wy tutaj w ogóle będziecie teraz działać i myśleć o sobie, kochani. To jest bardzo dobry czas na to, żeby zająć się swoimi sprawami zawodowymi, żeby pokazać światu, na co was stać, bo macie tutaj naprawdę energię takiego ognia, odwagi, macie tutaj różne możliwości, żeby coś w swoim życiu rozpocząć, tak, żeby zacząć działać. No i jesteście przede wszystkim w energii cesarza, to jest energia barana, także jesteście w swoim żywiole. Tu macie też kartę wisielca, tak jakby czas na odpoczynek, na relaks, trzeba troszkę tutaj, kochani, zagłębić się w siebie, trzeba sobie przemyśleć pewne sprawy z innej perspektywy. Jeżeli tkwicie w takich trudnych związkach, które wam nie dają spełnienia, czas uwolnić się z tego, tak? Mamy tą pełnię w Skorpionie, więc no, te emocje będą buzować, ale warto po prostu zrobić sobie taką refleksję, zastanowić się po prostu nad swoim stylem życia, nad trybem życia i nad tymi relacjami, w których się znajdujecie, bo będzie trzeba, kochani, po prostu zrobić sobie też czasami taką przerwę od tego, żeby się zastanowić, tak? Jeżeli są kłótnie w związku, jeżeli ciągle się nie dogadujecie, jeżeli czujecie, że nie pasujecie do siebie, czas to zostawić i pójść w nowe. Niektórzy z was mają tutaj mocną energię seksualną, więc jeżeli staracie się o dziecko, jeżeli właśnie tutaj od dłuższego czasu nic się nie udawało, teraz macie dobry moment na to, żeby właśnie zostać matką, ojcem. Macie tutaj dobry czas na to, żeby po prostu zmienić swoje życie, ustatkować się porządnie, tak? Dom, rodzina, stabilizacja, to będzie dla was najważniejsze. Barany, które tutaj robią karierę, no możecie zabłysnąć, kochani, zostaniecie docenieni. Widzę też osoby prowadzące własne firmy. Raczej takie osoby, które po prostu nie są nikomu podporządkowane, ale same na własną rękę działają. Bardzo dobrze, kochani, macie super energię, super czas na rozwój. Trzymaj się swojej wizji. Taki przekaz na tę pełnię księżyca, także bardzo ładnie.
Moje drogie baranki, myślę, że tutaj będziecie działać i na pewno się nie zatrzymacie. Ja Was zapraszam na rytuały podczas pełni 3 w 1, oczyszczanie, przyciąganie miłości, finansów, oczywiście kochani, liczba miejsc ograniczona, także zapisujcie się już teraz. Sprawdźmy, co u byczków, kochani, co tam dla Was. A tu idzie bratnia dusza z przeznaczenia, kochani. Tutaj macie bratnią duszę albo już przy sobie, albo się pojawi w tym miesiącu. Osoba bardzo uczuciowa, ale to jest osoba przeznaczona Wam. Sąd, as kielichów i buławy, rycerz buław. Ktoś bardzo szybko kopytkuje na swoim rumaku. Komuś się bardzo spieszy w Waszą stronę. Wy się możecie już energetycznie odczuwać od jakiegoś czasu. Natomiast teraz mi się pokazuje, że nastąpi połączenie. Duża miłość, duże zakochanie, tak? Jak to w maju, motyle w brzuchu. No u Was, kochani, widzę miłość. Przede wszystkim na pierwszym planie uczucia, no to jest pełnia w Skorpionie, więc te uczucia będą takie mocne, będą buzować. Tu będzie mocny romans, który się przerodzi w miłość, w takie fajne uczucie. Ja myślę, że jeżeli w to zainwestujecie, to będziecie szczęśliwi w przyszłości, bo ta relacja może dobrze rokować na przyszłość. Stały związek, stała relacja, rodzina, dom. To, na czym Wam zależy teraz, tak? Żeby po prostu mieć tą pełną chatę, pełną stabilizację i nie martwić się o jutro. W pracy również, kochani, podpiszecie jakieś fajne umowy, które będą wiązały się z bezpieczeństwem finansowym. Możecie tutaj liczyć na wsparcie właśnie otoczenia, szefostwa, współpracowników, będziecie się doceniać. Będzie bardzo miła atmosfera w pracy. Także tutaj widzę fajny rozwój na polu zawodowym. Jeżeli się gdzieś wybieracie, nie ma żadnych problemów w podróży, wszystko powinno się ułożyć po Waszej myśli. Macie bardzo pozytywne karty, kochani. Karta wyroczni, energia nabiera rozpędu. No mówię, dzieje się, będzie się działo, kochani. Spodziewajcie się tutaj iskier, spodziewajcie się miłości, uczuć. Może też pierścionka zaręczynowego. Ja Was, kochani, zapraszam na rytuały 3 w 1 podczas tej pełni. Oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse. Zapraszam też, kochani, po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. No i na czytania prywatne. Zobaczmy kolejny znak, bliźnięta. Moje drogie bliźnięta, jeżeli w przeszłości było zranienie, było rozstanie, płakaliście za jakąś relacją, za osobą z przeszłości, tu mi się mocno waga pokazuje przy Was, to teraz tak jakby kończy się okres karmiczny, kończy się ta trudna sytuacja, która miała miejsce i pokazuje się słońce. Czyli kochani, to wszystko, co było, już jest nieważne, tak? Nawet jeśli bolało, nawet jeśli było trudne, to już jest nieważne. Macie słońce. Słońce jest kartą ochronną rozkładu tarota. Ono Wam teraz będzie przyświecało. Za wszystko dostaniecie, kochani, tutaj nagrodę. Za całe cierpienie, cały ból, za wszystkie lęki, które Wam towarzyszyły, tutaj przychodzi nagroda. Może przyjść nowa, wspaniała miłość. Może przyjść powodzenie w sprawach finansowych, zawodowych, tak jakby ścieżka kariery zawodowej stoi przed Wami otworem. Tylko kwestia tego, czy Wy po to sięgniecie, tak? Bo to są tylko energie w kartach. A wszystko zależy też od Was. Wasz los leży w Waszych rękach. Musicie po prostu podjąć działanie, żeby coś osiągnąć. Kończy się karma, kończy się jakiś trudny etap Waszego życia. Tak jakby zamykacie całkowicie przeszłość. To, co trudne, to, co złe, to, co Was bolało, czy nawet jakieś problemy zdrowotne, kochani. Tutaj jest rekonwalescencja, tutaj jest wyzdrowienie, powrót do formy. Nawet karty radzą, żeby zacząć biegać, spacerować, uprawiać jakiś sport, jazda na rowerze, więcej się dotleniać, więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Przyjmujcie witaminę D, najlepiej właśnie w naturalnej postaci, prosto ze słońca. Jeśli są tu bliźnięta, które planują podróż zagraniczną, ja widzę, że ona się uda, że sobie wypoczniecie. Wam ten wypoczynek jest potrzebny. Ostatnio byliście przeciążeni właśnie, czy to pracą, czy jakąś relacją, która była trudna, toksyczna. No i teraz zaczynacie dbać o siebie, zaczynacie po prostu myśleć o tym, żeby tutaj zadbać o swoje ciało, o swój umysł. No i kochani, takie słoneczko Wam się przyda jak najbardziej. Dozujcie witaminę D. To jest witamina życia, witamina właśnie zdrowia, także warto po prostu o siebie zadbać. Kochani, ja Was już zapraszam do zapisywania na rytuały podczas tej pełni 3 w 1. Oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse. Zapisujcie się już, no bo wiadomo, ilość miejsc ograniczona, a ja też no nie mogę tak później siedzieć całą noc i wszystkich wpisywać, bo to też pochłania moją energię.
Zapraszam też po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku i na rytuały, kochani. Zobaczmy kartę wyroczni. Przed Tobą dobrobyt. No widzicie? I to jest to, o czym mówiłam. Karta dobrobytu, pasji. Pięknie. Zobaczmy, co u raczków. Raczki, raczki, nieboraczki. Co tam u Was, kochani? Bo ostatnio macie dobre energie, ale Wy z nich nie korzystacie. Mam cały czas czytania prywatne. Bratnia dusza się pojawia. Wow. Bratnia dusza, wystawiacie na miłość, na uczucia. Ktoś Wam pisany tutaj, raczki, gwiazda. Spełnienie marzeń. Kochani, tu macie naprawdę bratnią duszę. To jest osoba, która jest spełnieniem Waszych marzeń. Wieża nagle się pojawia. Albo Wy się nagle ockniecie. Boże, co ja robię ze swoim życiem? Idę w kierunku miłości. Mam osobę, która mnie kocha, która na mnie czeka, która jest po prostu spełnieniem moich marzeń. Ja całe życie czekałem, czekałam na taką osobę. Dlaczego ja się zamykam? Dlaczego ja się nie otwieram? Co ja robię w ogóle, tak? W końcu się pukniecie w łeb i powiecie, dobra, idę, ryzykuję, nie słucham nikogo, to jest moje życie, tylko ja to życie będę przeżywać, a nie ktoś za mnie. No wiecie, wkoło jest mnóstwo super zajebistych doradców, kochani, ale to nie o to chodzi, żeby słuchać ludzi, bo oni nie przeżyją waszego życia. Oni wam mogą doradzać, ale co z tego, że wam doradzą? Przecież to wy przeżywacie, tak? To są wasze emocje, to jest wasze życie, to są wasze trudy, które wydźwigacie. Nikt inny tego za was nie przeżyje. Także, kochani, wiecie, no, doradców jest mnóstwo, wszystko fajnie, super ekstra, ale to wy się potem zaszywacie w jaskini i wy po prostu nie chcecie wyjść do ludzi. Depresja, trudne myśli, co ja zrobię, jak ja mam to zrobić, tutaj dzieci, tutaj rozwód, tutaj rodzina, pojawia się jakaś miłość, nie wiem, czy po to sięgnąć. Kochani, jak wy tak nie będziecie wiedzieć, to całe życie spędzicie na niewiedzy, a potem na łożu śmierci, jak to wszyscy starsi ludzie mówią, że żałują na przykład, że nie zaryzykowali, tak? Nie sięgnęli po tą miłość, po to spełnienie marzeń. Tu jest wasza gwiazdka z nieba, tu jest osoba, która was kocha, której na was zależy. Dlaczego wy po to nie sięgniecie? Dlaczego dla was w ogóle cały czas, tak jakby, nie wiem, stoicie w jakiejś bańce mydlanej? Wy wiecie, że możecie po coś sięgnąć, wiecie, że będziecie szczęśliwi na przykład z tą osobą, ale nic nie robicie. I tak od kilku tygodni. Macie dobre karty, a wy nic nie robicie, a później, o, pani wróżko, ja poproszę czytanie. Albo rak się wycofał, tak, tutaj mnie omotał, tu się wycofał. No nie można tak robić. Jeśli słuchają mnie panowie spod znaku raka, ja wiem, że wy się boicie, tak, że wolicie uciec wcześniej, zanim zostaniecie zranieni, ale no nie każdy was zrani, słuchajcie. Są osoby, które naprawdę pojawiają się w waszym życiu i im zależy na was, na stworzeniu związku. I nie każdy jest po to, żeby was zranić. To, że przeszliście jakąś trudną sytuację w przeszłości, nie oznacza, że teraz kolejna osoba zrobi to samo. No hello, ludzie. My teraz mamy pełnię księżyca w Skorpionie. To są naprawdę burzliwe emocje. Tutaj wszystko wychodzi na wierzch. Dlatego, kochani, ryzykujcie. Tu też jest karta Skorpiona. To jest jakiś przekaz, tak? Zacznijcie dbać o siebie, o swoje emocje. Jeśli macie kogoś, komu na was zależy, po prostu wejdźcie w to. Nie bójcie się. Tutaj warto sięgnąć, kochani, po spełnienie swoich marzeń. Z tą osobą możecie stworzyć rodzinę, związek, możecie mieć dzieci, wspólnie wychowywać i naprawdę będziecie szczęśliwi. To jest osoba, która jest otwarta na świat. Nie wiem, może podróżuje, może gdzieś, no wszędzie będzie jej pełno, ale ta osoba was nie skrzywdzi. Tutaj nie ma takiej opcji. Mam nadzieję, że w końcu będą fajne, pozytywne komentarze od raków, że się otwierają, że idą po swoje marzenia i nie patrzą na to, co ludzie mówią dookoła. Bo inaczej nic z tego nie będzie. Jeśli się zamkniecie w bańce mydlanej, to nic z tego nie będzie i stracicie tę cudowną osobę, a ona później będzie z kimś innym i tyle. Będziecie żałować jak taka dupa wołowa. Także raczki, tyle ode mnie. Trzymam za Was kciuki, zapraszam Was na rytuały 3 w 1, oczyszczanie, przyciąganie miłości, finansów podczas pełni 5. Liczba miejsc ograniczona, także zapisujcie się póki można. Zapraszam też do czytań prywatnych i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Lew. Moje drogie lwy, co tam dla Was? No, i tu się otwiera coś nowego, kochani. Będziecie na szali stawiać dwie relacje. Jedna osoba poznana niedawno przez internet, druga stała partnerka, ale Was kusi, bo tu jakiś romans w powietrzu, moje drogie lwy. Tutaj mamy romanse. Co Wy to robicie? Co chwilę widzę jakieś nowe osoby i romanse. Czy Wy nie potraficie w jednej relacji wytrzymać? Ja nie wiem, tu mam przekaz dla lwów, które są naprawdę niestabilne emocjonalnie, którym potrzebna jest adrenalina i ciągle zmieniają. Ja was chyba muszę opierdzielić w końcu.
Bo ile można, co? Jak już kogoś znajdziecie, osiedlicie się na jakiś czas i znowu akcja, nie? Nudzi mi się, trzeba kogoś znaleźć. Nie może tak być, kochani. To tutaj się, no nie wiem, trzeba konkretnie zdecydować. No chyba, że faktycznie jesteście typami zdobywcy i wam się po prostu nudzi. No ale to szkoda tych osób, z którymi się spotykacie, no bo to później wiadomo, no. Romans, uciekacie, ktoś się zakocha i później przeżywa to miesiącami. Trzeba to wszystko rozważyć. Tutaj pojawiają się też nowe możliwości w pracy. Być może ktoś Wam zaproponuje coś nowego i Wy będziecie rozważać właśnie, czy zostać w obecnej pracy, czy ją zmieniać. Widzę też lwy, które wychodzą z jakiegoś dołka. Być może depresja, jakieś stany lękowe, bo na przykład otrzymacie nową propozycję pracy, czy jakiś nowy romans i już macie motywację do działania. Tak, już działam, już idę, już się w życiu zaczyna układać. Pamiętajcie, że ten księżyc przynosi takie no, buzujące emocje, bo to jest jednak pełnia w Skorpionie. Więc różnie może być, tak? Raz możecie mieć motywację do działania, raz możecie gdzieś tam się chować i bać i zastanawiać, czy faktycznie chcecie tego. Także tutaj będzie się działo, ale myślę, że trzeba będzie wszystko sobie rozważyć, tak? No i też pamiętajcie o tym, żeby tu nikogo nie ranić, no chyba, że to was ktoś tutaj rani. Niedługo poznasz odpowiedzi, których potrzebujesz. Także moje drogie lwiątka, ja Was zapraszam na rytuały 3 w 1 podczas pełni. Zapisujcie się już, bo liczba miejsc ograniczona. Oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse. Zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Panienki, panienki, moje drogie panienki. A tu co się zadziało? Blokada, brak kontaktu, trójkąt miłosny. Ktoś się dowie przez internet, przez jakąś osobę, bądź przypadkiem w internecie dowie się, że partner, partnerka mają kogoś i to was doprowadzi do płaczu, do łez. No, taka trochę pełnia w tym skorpionie, z tymi emocjami niefajnymi, ale tu się dowiecie, jeżeli jesteście, nie wiem. Na etapie jakiegoś nierozmawiania z kimś, albo jakiś czas temu się rozstaliście, była blokada, dowiecie się, że ta osoba już jest w jakimś innym związku. Być może czekaliście na tę osobę, a tu mi się pokazuje, że ta osoba już kogoś poznała i weszła w nowy związek, i to was troszkę załamie. Będziecie się zastanawiać, dlaczego tak się stało. No, troszkę niefajne energie, bo tu jest całkowite odcięcie. Będziecie się odcinać od tej osoby, bo was po prostu oszukała. Dowiecie się o jakimś kłamstwie, o czymś w ukryciu. Niefajne energie. Wy cały czas na tę osobę czekacie, cały czas przyglądacie się temu, a tutaj ktoś po prostu odpływa. Mocna energia wodnika mi się zaznaczyła też. Ale tak jakby, kochani, wy będziecie musieli sobie po prostu poukładać to wszystko i ruszyć przed siebie w nowe. Tu mogą być jakieś przeprowadzki, tu może być zmiana miejsca zamieszkania, wy się po prostu wkurzycie, stwierdzicie, że nie chcecie już tam być, chcecie zmienić otoczenie, ludzi, przyjaciół, wyjechać gdzieś daleko. Też mam takie energie. Tu jeśli chodzi o pracę, kochani, też tak jakby być może praca zdalna przez internet. Będziecie chcieli podjąć pracę zdalną, żeby na przykład móc podróżować, tak? Więcej czasu mieć dla siebie, dla rodziny, dla dzieci i dlatego też podejmiecie się pracy zdalnej. Tutaj też są rozstania, bo ktoś się dowie właśnie o trójkątach, więc no, trochę niefajne energie. No i nów księżyca w Skorpionie, przepracuj swoje lęki. Teraz będzie pełnia, natomiast no, karta mówi, żeby przepracować swoje lęki, żeby już po prostu pozamykać przeszłość, nie żyć tą przeszłością i ruszyć do przodu. Zapraszam, kochani, na rytuały podczas pełni 3 w 1. Oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse. Zapraszam też po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku i do czytań prywatnych. Waga. Co tam wagi u Was? Wy coś zamykacie. Całkowicie trzaskacie drzwiami, odchodzicie od jakiejś relacji. Tu się pojawiają jakieś nowe osoby w Waszym otoczeniu. Dużo możliwości, dużo wyboru. I jakiś lew, który też da Wam motywację do działania. Tak jakby albo odchodzicie od pracy, albo od jakiejś relacji, bo pojawiają się nowe możliwości. Tutaj macie jakiś wybór, tu macie dużo opcji i będziecie się zastanawiać, co jest dla Was lepsze, w co zainwestować, w co wejść, bo będziecie po prostu chcieli tutaj zadbać o siebie. Macie nowe możliwości, kochani. Uczuciowo się na coś zamykacie. Być może jakąś relację, być może przepracowaliście jakieś swoje lęki, jesteście gotowi poznać kogoś.
Tu też możliwe, że niektórzy z Was zakładają aplikacje randkowe i tam będziecie z kimś pisać, żeby kogoś poznać. Widzę, że Wy się otwieracie na nowe znajomości. Wy chcecie wejść w jakąś relację, poflirtować, poromansować, bo tu mam kartę siły, czyli takie flirty, romanse, tak? Chcecie zobaczyć, z kim Wam będzie dobrze. No, miesiąc maj to taki miesiąc, który sprzyja właśnie temu, że chcemy kogoś poznać, chcemy poczuć motyle w brzuchu, te emocje. Więc będziecie po prostu pod tym kątem patrzeć. W stałych związkach, tak jakby może zażegnacie jakieś problemy, które wcześniej były, pożegnacie się po prostu z tymi trudnymi emocjami i stwierdzicie: dobra, nie warto odchować urazy, nie warto się kłócić, może gdzieś pojedźmy razem, spędźmy razem czas, wybierzmy się na randkę, tak? Odnówmy naszą relację, żeby było dobrze. Karta wyroczni, wnioski są na wyciągnięcie ręki. Ja Was, kochani, zapraszam już do zapisywania się na rytuały podczas pełni piątego. Trzy w jednym, oczyszczamy energię, przyciągamy miłość i finanse. Zapraszam też po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku i do czytań prywatnych. No i skorpiony, pełnia w Waszym znaku. Burzliwe emocje, dużo się będzie działo. No i zobaczymy, co tam dla Was przyniesie ta pełnia. Kochani, tu jest taka obfitość, jeśli chodzi o finanse. Na pewno nowe zlecenia, nowe projekty, idą pieniądze, będziecie zasypani projektami, pracą, dużo zleceń, ale też duże pieniądze. Będziecie mogli sobie odłożyć, kochani, kupić wymarzony samochód, czy polecieć na wymarzone wczasy, czy też w coś innego zainwestować, o czym marzyliście od dłuższego czasu. Tutaj dla niektórych też ciąża, narodziny dziecka, cesarzowa, tak? Czyli po prostu. To jest nowy projekt albo ciąża, dziecko, tak? Przychodzi do Was naprawdę obfitość. Jeszcze macie drzewo życia, kochani. Tak jakby wszystko stawiacie na jedną kartę. Po prostu wóz albo przewóz, tak? Wy w coś mocno wejdziecie, zaryzykujecie i tak jakby to będzie dla Was początkiem wspaniałości, które będą w najbliższych miesiącach. To, co teraz zainicjujecie, zapoczątkujecie w maju, będzie miało odzwierciedlenie na kolejne miesiące, kolejne lata, to będzie stabilne. Wy sięgacie po pełną stabilizację w życiu. Dla Was ważne są właśnie teraz pieniądze, stabilizacja dla rodziny, żeby mieć po prostu na wszystko pieniądze, żeby też dzieci móc gdzieś zabrać na wczasy, żeby móc kupić nowy samochód czy też mieszkanie. Wy będziecie inwestować w siebie, w Waszą rodzinę. Osoby samotne mogą kogoś poznać, tu może być byk, panna, koziorożec. Możecie kogoś poznać na wyjeździe bądź przy pracy. To może być osoba, która jest samotnym ojcem, samotną matką z dzieckiem. Bardzo fajna. Bardzo fajnie się dogadacie. Będziecie mieć wspólne pasje, wspólne rozmowy, tematy. I to będzie oparte na przyjaźni, na zaufaniu. Więc to może być relacja przyszłościowa, bardzo stabilna, konkretna. Warto w to, kochani, wejść. Jeżeli kogoś teraz poznacie, warto w to wejść, nie bać się. Problem osobisty znajduje rozwiązanie. Ja Was zapraszam, kochani, na rytuały podczas pełni. Trzy w jednym, oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse. Zapisujcie się już, dopóki mam miejsca. No i kochani, zapraszam, jeśli macie ochotę na te czytania prywatne. Do końca tygodnia mam też promocję na czytania partnerskie, także śmiało. Strzelce. Co dla strzelców podczas pełni? No i kochani, tu jest zmiana pracy, tu są wyjazdy, tu jest przemieszczanie, przeprowadzka, macie możliwości. Wy też w sumie żonglujecie tymi monetami, ale tak naprawdę dokonujecie jakiegoś wyboru. Przed Wami otwierają się nowe drzwi do kariery, nowy związek. Wy tak jakby wcześniej byliście samotni albo po prostu singlami, musieliście sobie wszystko poukładać w swoim życiu, zadbać o swoje wewnętrzne dziecko. Postawiliście wszystko na jednej szali i teraz, kochani, ruszacie do przodu, tak jakby to jest czas na to, żeby się rozwijać, żeby zadbać o siebie, żeby ruszyć z miejsca z projektem, który gdzieś tam był odkładany długo w szafie. Tutaj zostaniecie docenieni, tutaj ktoś Wam może pomóc rozwinąć Waszą ścieżkę kariery zawodowej, spotkacie dobrych przewodników, doradców. Pustelnik dla mnie to też taki przewodnik duchowy. Jeżeli macie jakiś problem, proście go zawsze o pomoc, tak? O wsparcie, warto wykonywać rytuały, warto się po prostu skupiać na manifestacji, bo wszystko, o czym myślicie, przyciągacie. To nie jest tak, że jeżeli teraz coś manifestujecie, robicie rytuały, to zaraz przyjdzie na drugi dzień. Czasami przychodzi po kilku latach, kochani, ale przychodzi. Wymanifestowane, wyczekane. Czasami my już o tym zapominamy i to nagle w tym momencie życia po prostu przychodzi.
Tu możecie kogoś poznać przy podróży, być może pannę zodiakalną bądź koziorożca, ale też widzę barana. To będzie wasz dobry przyjaciel, przyjaciółka. Możecie razem podróżować, możecie mieć wspólne pasje, zainteresowania, taka wasza bratnia duszyczka. To nie musi być ktoś do relacji, ale właśnie osoba, z którą będziecie trzymać kontakt przez najbliższe lata. Będziecie się świetnie dogadywać i tak jakby ta osoba po prostu będzie wam dana w życiu, żebyście mogli cieszyć się tym życiem, odnaleźć radość życia. I ta osoba będzie takim waszym, właśnie mówię, przewodnikiem duchowym. Zobaczmy, kochani, kartę wyroczni. Wnieś do tej sytuacji miłość. Cokolwiek robicie, róbcie to, kochani, z miłością, z pasją, z zaangażowaniem. Zapraszam na rytuały podczas pełni 3 w 1. Oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse, obfitość. Zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Koziorożce. Baran, kochankowie, kielichy, cesarz. Powiedziałam baran zamiast cesarz, czyli kochani, może z jakimś barankiem macie do czynienia. Tu jest ognisty romans, kochani, uczucia, romans. Widzę barana, widzę bliźnięta, rybki i raka. Być może będziecie wybierać pomiędzy dwiema osobami. Wy też stawiacie na szali jakiś stały związek i nową relację, która jest w ukryciu. Tutaj mi się pokazują jakieś romanse w ukryciu, pod osłoną nocy spotkania. Tak jakby nowa miłość, nowa romantyczna miłość, nowe uczucie. Pamiętajcie, że ta pełnia w Skorpionie też przynosi takie buzujące emocje. Dużo się będzie działo, będziecie tacy rozstrojeni trochę emocjonalnie, ale to się później uspokoi, tak? Pełnia mniej więcej oddziałuje 3 dni przed i 3 dni po, dlatego w tym czasie warto zachować ostrożność, nie podejmować pochopnych decyzji, bo to różnie bywa. Natomiast tutaj będziecie, kochani, jeśli jesteście w stałych związkach, też możecie rozmawiać o powiększeniu rodziny, o kupnie mieszkania, o przeprowadzce. Możecie chcieć powiększyć właśnie rodzinę. Też tak jakby, kochani, odnowicie uczucie, dużo, dużo takiej energii seksualnej. Jakiś nowy początek. Jeżeli było źle, teraz będzie lepiej. Zaczniecie się dogadywać, zaczniecie tutaj dbać o swoją relację. Widzę jakieś wyjazdy, widzę przemieszczanie. Będziecie po prostu chcieli spędzać jak najwięcej czasu ze swoją drugą połówką, ze swoją bratnią duszyczką, z którą się świetnie dogadujecie. Jeżeli tutaj jest jakiś nowy romans, nowa znajomość, to ona się będzie rozwijała powoli, ale tak jakby to może być stabilne w przyszłości. To, co teraz zapoczątkujecie, będzie miało odzwierciedlenie w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Także, kochani, tu jest coś stabilnego. W pracy też będziecie docenieni. Tu możecie liczyć na awans, podwyżkę, na przeniesienie też na inne stanowisko. Karta wyroczni. Wnioski są na wyciągnięcie ręki. Zapraszam was do zapisywania na rytuały podczas pełni. Liczba miejsc ograniczona. Rytuały 3 w 1. Oczyszczanie energii, przyciąganie miłości, finansów. Zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Wodnik. Ło, i wszystkie karty poleciały. Co wy tam, wodniki, będziecie robić? No to zanim ja je pozbieram, to troszkę minie. No dobra, wy tam utknęliście w jakiejś iluzji, z tego co widzę. Karty się aż powyginały. Wy siedzicie w jakiejś klatce iluzji, za czymś tęsknicie, wodniki. Coś się wydarzyło w przeszłości, co nie pozwala wam ruszyć do przodu. Dwie chujowe piątki, przepraszam. Piątka mieczy, piątka kielichów. No i co teraz? Tu były zdrady, romanse, ktoś kogoś oszukał. No i są na przykład kobiety, które wychowują dzieci, zajmują się dziećmi, wychowaniem, ale cały czas rozpaczają, tęsknią za tym, co było. Zastanawiacie się, dlaczego ta osoba to zrobiła, jaki miała cel, czy faktycznie w was był problem. Trudne emocje, kochani. Widzę tu wodnika, skorpiona, byka, pannę i koziorożca. Widzę emocje do przepracowania. Ja już was od razu, kochani, zapraszam na rytuał podczas pełni 3 w 1. Oczyszczamy energię całkowicie. Przyciągamy miłość, przyciągamy finanse, kochani. Dla was po prostu to oczyszczanie jest niezbędne. Tutaj koniecznie się zapisujcie, piszcie do mnie na maila, kochani, bo ja widzę, że macie nieprzepracowane emocje i trzeba to po prostu ogarnąć.
Tutaj też oczyszczanie czakr się przyda, bo czakra głowy, gardła, serca są po prostu tak zablokowane, że ja ci nie mogę. Przychodzi coś nowego, ale wy się blokujecie. Tak jakby pojawiają się nowe możliwości, pojawia się nowa osoba w waszym życiu, jakaś nowa praca, ale wy ciągle siedzicie w przeszłości. Kochani, ja wiem, że podczas tej pełni w Skorpionie emocje będą buzować, będzie wszystko po prostu takie, no, wyolbrzymione, tak? Ale u was jest duża iluzja. Tutaj trzeba to przepracować, oczyścić, bo inaczej nie pójdziecie do przodu. Jak wy będziecie zamknięci w przeszłości, to wy nie ruszycie do przodu. A to już było, to już trzeba zamknąć. Ja wiem, że niełatwo jest wszystko pozamykać, że łatwo się mówi, ale trzeba, kochani, im szybciej to zrobicie, tym szybciej ruszycie po swoje szczęście. Trzymaj się swojej wizji. Wy jesteście innowatorami, wy jesteście takimi osobami, które potrafią dużo zmienić i też po prostu czasami mam takie przeczucie, bo znam dużo osób spod znaku wodnika, że jak wy już wejdziecie w jakąś relację, to na stałe, ale jak ktoś was zrani, to potraficie później tak przebierać, tak? Może z tą osobą, z tą, same randki, spotkania. I już nie potraficie sobie tak życia ułożyć, bo to tak jakby jedna miłość na całe życie, ale kolejne relacje tak jakby, no one są, ale to już bardziej zabawowo podchodzicie. Bez uczuć, bez emocji, po prostu no fajnie z kimś poflirtować, spotkać się. Ale gdzieś tam w głębi serca czujecie tą pierwszą relację, tą pierwszą miłość i ona gdzieś tam zostaje. Niby mówią, że wodniki nie mają uczuć, że potrafią być same, nieprawda. Bo czasami po prostu jak ta pierwsza miłość nas zawiedzie i tak mocno, to wy tutaj się trzymacie po prostu tego i okej, no pojawiają się kolejne osoby w waszym życiu, są jakieś romanse, jakieś takie krótkotrwałe, trwałe relacje, ale gdzieś tam ciągle jest ta zadra w sercu. Także tutaj emocje do przepracowania. Zapraszam, kochani, na rytuały. Jak najszybciej się zapisujcie, bo liczba miejsc ograniczona. Rybki na koniec. Rybki. Co tam u was, rybki? Na was może też to emocjonalnie wpływać. Pełnia w Skorpionie. Rybki, jeśli ktoś was w przeszłości zablokował, zranił wasze uczucia. Poczułyście się dotknięte tym, że po prostu no, ktoś rozwijał miłość i zablokował się na was. Było odcięcie, brak kontaktu, ta osoba przychodzi. Tu jest rak. Tu jest rak. Przychodzi do was jakaś osóbka z przeszłości, która was zraniła, z którą nie było kontaktu, bo tu jest brak kontaktu. Całkowity. Odnowienie uczuć, odnowienie relacji, to jest prawdopodobnie wasza bratnia dusza. Natomiast czy wy się na tą osobę otworzycie, czy wy zaufacie ponownie, będzie ciężko. Będzie ciężko, to na pewno. Będziecie się cały czas przyglądać tej osobie, możecie mieć taki strach, lęk, czy faktycznie kolejny raz tego nie zrobi. Ale kochani, ja widzę, że przychodzi z konkretną ofertą, z konkretną propozycją. Tak jakby ta osoba zaczyna się na was otwierać, zaczyna dostrzegać to, że jesteście kimś ważnym w jej życiu. Dla niektórych rybek pojawi się całkowicie nowa miłość. Po jakimś zranieniu, po jakimś zamknięciu pojawia się całkowicie nowa miłość i właśnie widzę trygon wody przy was. Może to być ryba, może to być rak, może to być skorpion. Ale właśnie będziecie fajnie rezonować, bo jesteście z trygonu ognia, z trygonu wody, przepraszam. Wy i ta osoba i macie takie fajne emocje w sobie, tak? Tutaj przepracowaliście jakieś lęki, jakieś rozstanie, coś zamknęliście w przeszłości, ale tu przychodzi nowa miłość i będziecie pracować nad tym. Albo nowa miłość, albo osoba z przeszłości, ale wy będziecie nad tym pracować. Wy będziecie się skupiać na tej relacji. I na tym, żeby było dobrze, tak? Ta osoba też, widzę, będzie się starać o was, o wasze względy, o wasze zaufanie, żeby je odzyskać. No bo zaufanie jest jak zapałka, tak? Także tu, kochani, wiadomo, no, trzeba się po prostu starać. Może ta osoba po prostu była pozamykana, może się bała otworzyć, może miała trudną przeszłość, różnie to bywa. Mogły na tą relację wpłynąć osoby trzecie, co też nie jest fajne. Ale tutaj myślę, że po prostu ktoś się na was otwiera i wy też będziecie się przyglądać temu, tak? Dacie szansę, ale już tak mniej po prostu pewni będziecie tej osoby. Będziecie się przyglądać, będziecie obserwować. Pamiętajcie, liczą się czyny, a nie słowa. Jaka jest karta wyroczni dla rybek? Emocje sięgają zenitu. No właśnie. Super księżyc. My jeszcze mamy zaćmienie księżyca 5, pełnia księżyca w Skorpionie, także emocje będą, kochani, a tutaj sięgają zenitu. Takie przesłanie dla was, rybki. Myślę, że tutaj uczucia po prostu w maju dla rybek i tak wychodzi wielka miłość, także życzę wam, rybki, tej miłości. Zapisujcie się już do mnie na rytuały 3 w jednym. Oczyszczamy energię, przyciągamy miłość, finanse. Liczba miejsc ograniczona, także zróbcie to jak najszybciej. Zapraszam też do czytań prywatnych i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. No, przede wszystkim ametyst, kochane rybki. Każda z was, rybka, powinna mieć
Bransoletkę z ametystem przy sobie. Koniecznie. Także zapraszam, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.